Expo 2020 to nie tylko wystawa. To miejsce, w którym każdy kraj, który miałby taką ochotę, może zaprezentować swoje osiągnięcia, swoje dokonania i to, w jaki sposób boryka się z bieżącą rzeczywistością. Nikt z nas nie jest sam w tym, co wydarzyło się w minionych miesiącach. Bieżąca sytuacja rzeczywistości pokazuje nam, że powinniśmy zupełnie inaczej niż do tej pory brać udział w takiego rodzaju wydarzeniach gospodarczych, ale też na bieżąco dostosowywać doświadczenie, ścieżkę zwiedzania, czy to, co prezentujemy w ramach wystawy Expo. Wydaje się, że dzisiejsze spotkanie, na którym mieliśmy okazję przetestować doświadczenie zaprojektowane przez naszych kreatywnych konsultantów, pozwala nam domniemywać, że będziemy mieć coś, co będzie wyjątkowe w skali światowej i po raz pierwszy pokażemy Polskę, pokazując nie tylko sam kraj i jego kulturę, ale przede wszystkim pokazując, jak kreatywność, która płynie w naszych żyłach, która jest naszą częścią DNA, pokazuje się we wszystkich aspektach życia. Od kultury, przez naukę, przez turystykę, a kończąc na głównej osi naszego pawilonu, czyli promocji gospodarczej, bo tutaj mamy najwięcej do pokazania. Chcielibyśmy, aby właśnie Expo stanowiło bardzo dobry moment, w którym będziemy w stanie pokazać całemu światu, że Polska zasługuje na właściwe miejsce w łańcuchu dostaw.